Hejka moi drodzy, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na tym kanale i dzisiaj jestem na Malediwach i przychodzę do Was z room tourem naszego domku, czyli takim bardziej house tourem, coś w tym stylu. Prosiliście mnie o taki filmik, żebym pokazała i stwierdziłam, że zrobię z tego osobny, że nie będę tego wciskać do vloga, tylko nagram taki po prostu dodatkowy materiał. I co, jeżeli takie coś Wam się spodoba, oczywiście pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, a ja już wychodzę na zewnątrz, żeby wszystko Wam pokazać również od zewnętrznej strony. A więc jeśli chodzi o zewnątrz, to tak się prezentuje nasz domek. Mamy ten położony jakby na zachód, czyli codziennie będziemy widzieć zachody słońca. Przez cały dzień też mamy praktycznie słońce na swoim tarasie, także tak to się prezentuje. Mamy również rowerki, którymi możemy jeździć gdzie tylko chcemy. No a tak się prezentuje ogólnie położenie tych domków, czyli jesteśmy tak, wszystkie te domki są tak dookoła na wodzie. No i tak to się prezentuje. I co? Idziemy do drzwi. Nasz domek to jest numer 605. Nie mam pojęcia, czy tyle jest domków, czy po prostu taka jest numeracja, ale mamy taki właśnie numer. Tutaj z boku mamy parasolki, pokój otwiera się na taką, proszę bardzo, kartę. I co? Wchodzimy. Drzwi, przez które przeszłam, prezentują się tak. Tutaj mamy mapę całego hotelu i jakieś takie, wiecie, awaryjne wyjścia, coś w tym stylu. Tutaj mamy taką kamerkę, żeby zobaczyć, co jest na zewnątrz. Proszę bardzo, można zobaczyć, kto stoi nam akurat pod domkiem. No i tutaj z boku jakieś, żeby sprzątać, żeby nie sprzątać, coś w tym stylu. Na lewo od wejścia mamy kuchnię. Z kuchni nie korzystamy, bo wiadomo, mamy wykupione tutaj jedzenie, śniadania i kolacje. Na lunch możemy sobie chodzić, czy chcemy, czy nie. No ale mamy jakieś półeczki, tutaj jakieś dodatkowe szklanki, tutaj też kolejne półeczki. Tutaj chyba w ogóle jest miejsce na jakąś mikrofalówkę albo coś w tym stylu, ale nic tu nie ma. Oczywiście zlew, pod zlewem też się w sumie nic nie kryje. Szufladki, tutaj mamy jedzenie, proszę bardzo, ze śniadania, które nam zostało. Zapakowali nam jakieś słodkie bułeczki i tak dalej. Tutaj jakaś taka torba, którą kupiliśmy na lotnisku, tam jakieś przysmaki. I walizki moich rodziców stoją sobie tutaj. Następnie na prawo od drzwi wejściowych jest moja łazienka. To jest taka troszeczkę mniejsza, nie ma tutaj żadnego okna, jest troszkę ciemno, ale no ja tu się rano ogarniam. I proszę bardzo, tak to się prezentuje. Mamy drzwi wejściowe, taką piękną lampę ogólnie. Powiem Wam, że ten domek jest taki klimatyczny, mało oświetlony, taki naprawdę mega, mega ładny. I tak to się prezentuje. Tutaj też mamy jakieś... Trzymam jakąś szczoteczkę, patyczki, tutaj różne rzeczy, moje kosmetyczki. Tutaj już się zagościłam, no także tak to się prezentuje. Wielkie lustro, lampa, tutaj prysznic, którego w sumie nie korzystam jeszcze, bo kąpię się u rodziców, bo ich łazienka jest większa. No i toaleta. No i tak by się prezentowała ta mniejsza łazienka. No i co? Teraz wychodzimy i wchodzimy do mojego pokoju, który jest też równocześnie takim jakby salonem, coś w tym stylu. Przechodzimy przez drzwi. Tutaj na prawo jest taka półeczka, w sumie gdzie można sobie położyć walizki albo coś w tym stylu, ale ja tutaj akurat mam dresik, ładowarkę do laptopa, którą przełączam na zmianę z telefonem. Tutaj mamy opaski do ćwiczeń. Jeszcze nie ćwiczyłam, co prawda, bo jesteśmy tutaj od 2 dni. Przedwczoraj przyjechaliśmy, wczoraj robiliśmy sobie taki chilloutowy dzień i dzisiaj mam zamiar ćwiczyć. Spray na komary, tak to się prezentuje. Tutaj po prawej stronie mamy moją szafę, jest taka śmieszna. I co, zobaczmy, co jest w środku. Nie będę Wam pokazywać, bo jeżeli jesteście ciekawi, co ze sobą zabrałam, no to oczywiście zapraszam Was do filmiku. Mamy też poniżej walizkę, buty, sukienki, torebki i resztę ubrań. Idziemy dalej na prawo, tutaj jest moje łóżko, takie malutkie, ale powiem Wam, że zdecydowanie mi wystarcza. I proszę bardzo, tutaj mamy nawet okienko na ocean, ślicznie to wygląda tutaj też, ale tutaj nie odsłaniam, bo tutaj mamy też na, wiecie, na, o proszę bardzo, na drogę, także nie odsłaniam tego, żeby po prostu nikt mi tutaj jakby nie patrzył, czułabym się, wydaje mi się, z tym niekomfortowo. Dalej tutaj po prawej stronie mamy mój plecak i taką jakby kanapę, stoliczek z takim dywanikiem i to jest coś obłędnego, zobaczcie na to. Mamy tutaj przezroczystą szybę z widokiem na ocean. I powiem Wam, że w nocy, jak są zapalone lampki, widać, jak pływają tutaj ryby i nawet rekiny, takie malutkie. Tutaj właśnie często przepływają różne rekiny, ale wiadomo, są takie malutkie, więc nie gryzą ani nic w tym stylu. Można normalnie się też z nimi kąpać. Dalej mamy kanapę, następnie kolejną taką jakby sofę, oczywiście telewizor, minibarek taki płatny.
Tutaj mamy też lodówkę. Już Wam pokazuję, jak wygląda. Cyk. O, proszę bardzo, jakieś wody. Dalej, jakieś napoje, różne rzeczy. To też jest chyba płatne, z tego co mi się zdaje. Tutaj szklanki, kieliszki i tego typu różne rzeczy. No i mamy również minibarek, który jest płatny, i jakieś radyjko czy coś w tym stylu. Tak to się wszystko prezentuje. Tutaj na prawo też mamy minibarek, który nie jest płatny. Tutaj mamy różne kawy, herbaty, wody. Dostajemy codziennie takie chyba 3 albo nawet 6 butelek. Wczoraj dostaliśmy takiej wody, więc naprawdę jest tu wody pod dostatkiem. Można pić ile się da i to bardzo dobrze. Oczywiście czajnik. No i co? I teraz przechodzimy przez kolejne drzwi. Na końcu Wam pokażę wyjście na taras, bo tutaj mam wyjście na taras, ale teraz Wam pokażę na samym końcu i przechodzimy teraz do pokoju moich rodziców. Proszę bardzo, tak on się prezentuje. Mamy tutaj oczywiście wielkie łóżko małżeńskie, kolejny telewizor. Nie wiem, po co tutaj tyle telewizorów, my z nich w ogóle nie korzystamy. Ślicznie wygląda to łóżko, jest właśnie też takie mega klimatyczne. Tutaj lustro, w którym możemy oglądać się cali. Jest mega gorąco, mam nawet podwiniętą koszulkę, bo było mi tak ciepło. I co? Proszę bardzo, tutaj taki stoliczek, też jakiś taki biznesowy, można sobie coś posiedzieć na laptopie lub coś porobić. Szafa moich rodziców, też większa, też taki jeszcze jeden stoliczek. Też jakieś rzeczy moi rodzice mają tutaj. Kolejna taka kanapa, jakiś kwiatek. No i przechodzimy teraz do dużej łazienki. Łazienka moich rodziców, ale wiadomo, ja też z niej mogę korzystać. Mamy tutaj wielką wannę. Można sobie otworzyć drzwi, ma się widok na ocean. Zaraz Wam też pokażę, jak wygląda taras. Tutaj mamy kolejny telewizor. Można oglądać sobie nawet w wannie jakieś filmy. W porządku. Dalej kolejne wielkie lustro. Dwa zlewy, dwa krany, następnie prysznic i proszę bardzo, patrzcie na to. Prysznic można sobie otworzyć i otworzyć na ocean. Niemiło by było, gdyby wpadła mi tam kamera, dlatego może to lepiej zamknijmy, ale ogólnie w nocy można się kąpać właśnie na morze. Można też sobie wyskoczyć, jak kto woli. Tak się prezentuje. Proszę bardzo, słuchawka i górny taki właśnie prysznic. I po drugiej stronie tutaj taka toaletka też. Ta toaletka jest takim klimatycznym. No bo nie mogliby tu wstawić takiej zwykłej toaletki. Umówmy się, dlatego jest taka piękna, klimatyczna. I w ogóle ona jest chyba zamykana nawet. No mojej mamie tutaj wystawiam kosmetyki, więc nie będę zamykać, ale ogólnie jest zamykana. No i toaleta. I do toalety również można sobie otworzyć drzwi na zewnątrz. Cyk. No zostawiam już otwarte akurat. Niech się tutaj ładnie wietrzy. No i co? I teraz wychodzimy na taras. Tam jest łazienka i wychodzimy teraz, proszę bardzo, na taras. Mamy tutaj dwa leżaczki, taki stoliczek. Tutaj jest naprawdę mega dużo miejsca i dzisiaj tutaj zrobię trening na 100%. Proszę bardzo. Mamy również taki prysznic ze słodką wodą, gdzie można się ochlapać po wyjściu z oceanu bądź basenu, z racji, że w basenie również jest słona woda, bo jak wiecie, to wszystko się wylewa i to było po prostu takie, wiecie, bardziej praktyczne, że jeżeli mamy słoną wodę tu i słoną wodę tu, mogą pobierać po prostu z oceanu wodę, a jak wyleje się z basenu, to nie wleje się też słodka do oceanu. Także wydaje mi się, że to jest bardzo praktyczne. Tutaj po prawej mamy kolejny domek, taki piękny hamaczek, bądź jakąś taką po prostu siatkę i powiem Wam, że to jest tak klimatyczne, po prostu siedzicie, a nad Wami, pod Wami woda i ocean, także super. Tutaj mamy zejście do oceanu i powiem Wam, że ja zdecydowanie wolę się kąpać w oceanie niż w basenie, bo woda jest praktycznie taka sama temperatura i taka mega, mega cieplutka, a w oceanie jednak jest głęboko, macie pełno miejsca, gdzie możecie pływać, także jest zdecydowanie lepiej, ale basenik też się tak prezentuje, proszę bardzo, jak na przykład byłaby słabsza pogoda, bardziej by wiało i nie chciałoby się wchodzić do oceanu, to można sobie pójść do basenu. Tak to się prezentuje, proszę bardzo. Też tam mamy taką suszarkę, żeby powiesić sobie, aktualnie się suszą jakieś rzeczy. Basenik, tak jak już wcześniej mówiłam, trzy kolejne siaty, jedna, druga i trzecia, jakby jedna to była za mało. Tutaj mamy koło ratunkowe i aktualnie mamy je przywiązane, bo ono wcześniej wisiało tam obok zejścia do oceanu, a my je sobie przywiesiliśmy tutaj do siatki i można sobie je wyrzucić i można sobie pływać na kolej, żeby daleko nie odpłynąć. Przywiązaliśmy sobie. Tutaj mamy również taką kanapę i ta kanapa jest mega wygodna. No i na sami widzicie, no wydaje mi się, że nie ma co tu więcej mówić. Dalej stolik, proszę bardzo, tak to się prezentuje.
i nie wiem ile razy już w tym filmiku powiedziałam proszę bardzo i tak to się prezentuje, pewnie mi napiszecie to w komentarzu, no ale możecie policzyć. Dalej mam taką plakietkę No Drones, czyli nie można tutaj latać dronem, chyba że ktoś załatwi, no to wiadomo. No i jakaś taka komórka chyba w jakichś awaryjnych sprawach. No i tak się prezentuje cały domek. Wygląda to prześlicznie, naprawdę. No i co, tak się prezentuje nasz cały domek. Dajcie znać, czy Wam taki się filmik podobał. Jeżeli tak, oczywiście pamiętajcie, żeby subskrybować kanał, żeby nie przegapić następnych filmików. A ja postaram się jeszcze trochę Wam tu ponagrywać na Malediwach, bo będę tutaj aż 2 tygodnie. Także wydaje mi się, że postaram się wykorzystać jakoś ten czas i ponagrywać dla Was jak najwięcej. No i co, widzimy się już w kolejnym odcinku. Do następnego i cześć!